Jest to prezent na dzisiejszy dzień Bhavsanas. Za tego rozpatrujemy, bo prezenty bez sensu by było położyć je tak gdzieś za sobą, zostawić i nie zamienić do środka. Rozpatrujemy, bo potrzebujemy tego pomocników. To będzie gotowe. O, jesteście, to dobrze, dobrze, poczekajcie tego rozpakowania, się musimy odpowiednio przygotować. Takie proste będzie. Jakieś narzędzia trzeba znaleźć, tam dostać do środka. Zwłaszcza święty, ważne w niebie, to z nim. Antoś, zapraszam cię tutaj, chodź. Kto tu jeszcze nam pomoże? Antek jest wysoko, mieć jeszcze drugą osobę, może być czynnik, też wysoko. O, ty masz na mnie? Nina? Chodź, Nina, zapraszam cię tutaj. Mam do was taką prośbę, żebyście z Antosiem stanęli po dwóch stronach, tak jakbym miał w środku na chwilkę, i tu na dole, gdzie jestem. Dobra? Trzymam ten koniec. Złap tutaj za górę, za dół, Antek z drugiej strony i tak trzymajcie. O tutaj, dobra? O tak. Patrzymy teraz na wszystkich zegarów w kościele. Zajmiemy się tym prezentem, jak wiecie. Zobaczymy, co tam jest. Jestem bardzo ciekawy. Ale jest tam dobrze, ładnie zapakowany. Ktoś się nam trudzi, żeby to dobrze. O, widzicie? Już trochę jest rozpakowane. Udało się. Teraz zostawimy tu na boku. Dobierzmy się do środka. Ale wspaniały prezent. Widzicie, jak jest? Jak to nie? No cudownie jest. Patrzę do przodu. Pudełko rozpakowane. Wspaniały prezent. Podoba się wam? Nie bardzo, bo nie widzimy. Ksiądz się wygłupia trochę. Nie. Ja się już wytłumaczę, co chodzi. Więc zaraz pokażę prezent, ale najpierw powiem, dlaczego tutaj mamy tu zielinka, czy mają taką czarną zasłonę przed nami, przed tym prezentem. Wiecie, na dzień pierwszej Komunii Świętej przygotowujemy się przez wiele miesięcy, nawet lat, czasu naszego urodzenia i chrztu, do tego, by przyjąć niesamowity dar. Mamy w dniu pierwszej Komunii otrzymać taki dar, że aż głowa pęka, się w tym myśli nie zmierzy. Niesamowite. Bo wiem już doskonale, że tym darem jest sam Pan Bóg, który daje nam siebie za Boga. Coś, co będzie sprawiało, że żyjemy, buduje nasze życie. A tak jak człowiek pomyśli na ten dorosły, nie pojmie tego, jak to jest. Pan Bóg sam się daje. I taki prezent mamy otrzymać, a tak się często zdarza, chyba to przyznamy wszyscy, że ten wielki prezent, ten najważniejszy dar jest często przysłonięty czymś innym. Nieraz się zdarza, że te nasze codzienne prezenty tylko zasłonią, że nasze takie myślenie o przyjęciu komunii, o tym, co będzie na początku, o strojach, nasze chwalenie się, coś nie tam na komunii ustami. To wszystko trochę przysłania ten najważniejszy dar. Było to bardzo źle, gdyby sam tego zasłonił, nie było go zupełnie widać. I dlatego tu dziś jesteśmy, po to, by już na nowo sobie to uświadomić. Jeżeli było tak, choć trochę, że te nasze codzienne sprawy nam przysłoniły najważniejszy dar, chcemy za to przeprosić. Jednocześnie prosić Pana Jezusa, żeby zbawić się, aby nas prowadził, by pozwolił odkryć, jaki jest cel. Do serca i w ogóle nawet nas sobie przypominają, że mamy przy sobie Zbawiciela, że On jest największym darem dla człowieka. Pan Jezus, Jego miłość, największy dar, jaki możemy mieć, to drugi symboliczny prezent. To serce, nie jest tym razem, ma na sobie literkę N. Co nam może oznaczać? Maryja. Dziękuję, świetnie. Tak chciałbym, żebyśmy przypomnieli o tym, że Pan Jezus jest najcenniejszym darem. Daje nam, dane jest to dar. Takim pierwszym jego darem dla nas jest Jego Mama Maryja. On wiedział, że Maryja tak potrafi kochać, nie będzie kochała tylko Jego imienia, Jego samego, ale będzie dzieliła się na pewno miłością z nami wszystkimi. Serce jest tak dobre, tak piękne, tak ujemne, że każdy z nas tam się zmieści. Maryja kocha każdego i każdego.